To jest tej strony Mordor i chciałbym was dzisiaj zaprosić na takie nagranie z komentarzem. Tego za granicą jest pełno. Pomyślałem sobie, że może spróbujemy u nas i to zrobić. I tak myślę sobie, że to będzie jednak mimo wszystko coś ciekawszego niż takie czyste, proste nagranie. Więc zobaczymy, jak to pójdzie. Jakby co, to piszcie w komentarzach, czy, czy będziecie chcieli więcej takich filmów. A my się bierzemy za nagranie. Dobra, prędkość ustawiłem sobie na dwa razy, żeby było fajnie żeby się to dobrze oglądało Z tego co pamiętam nie mam tu jeszcze forseta Nie mam jeszcze trinketów, które mam aktualnie Więc też będą nagrania później lepsze Ale jak na razie Zaczynajmy z tym Let's go Dobra, kluczyk odpalony Under 21 Tak, tak, nie mam jeszcze forsetu, bo tutaj z Templar Strike'iem gram No i lecimy, odpalamy się ze wszystkiego To jest 40, w sumie Jestem zdziwiony, że, że nie polecał tu BL jeszcze. Warrior zginął. Potem dopiero zauważyłem, że, że jestem w ogóle z jakimiś Polakami właśnie. Na kluczu. Paulinka. Dobra, na pierwszej paczce 200 koła zrobiliśmy, lecimy dalej. Tutaj w zasadzie jedyne na co, na co trzeba uważać... No jeszcze bolster jest to wydaje mi się, że zdecydowanie powinien być BL na, na pierwszej paczce. I tutaj, ymm, tak naprawdę, główna rzecz, która jest, oprócz jakiegoś tam przerywania czy czegoś, to jest ten duży, ten taki Blood Matron. Ona sobie szarżuje w gdzieś tam randomowego, gracza, ewentualnie, może to jest jakiś najdalszy gracz czy coś takiego, nawet nie wiem. No i potem robię takiego kliwa, Trzeba wiedzieć, po prostu, żeby się przesun przesunąć z tego. Dobra. I tutaj Warrior się odpali ładnie. Lecimy, pierwszy boss. To jest Forty, więc. Ten boss powinien krótko trwać i właśnie, jest ten entangling, ja sobie zrobiłem makro na Tutaj z... trzeba uważać tylko w zasadzie na tego frontala Przerywać kasty Ten taki zielony frontal, on, on w zasadzie one-shotuje nawet na forti. Nieważne na jakim kluczu, chyba że to jest jakiś bardzo mały klucz Feral tutaj ładnie single target robi Znowu frontal Ja sobie tak, a propos tego entanglingu, <laughs> wziąłem taki Wziąłem sobie takiego, taki talent, który sprawia, że jeżeli komuś rzucę w Hand of Freedom, czyli to co usuwa wszystkie movement, impairing efekty, czyli też entangling, to też ja sam sobie sam dostaję. Czyli, wybaczcie, telefon miałem, już wracamy. Dobra, tu mamy paczkę. Tę paczkę bardzo lubię, bo jest dużo mobów bardzo dużo mobów. Pani się może odpalić. No i robimy tutaj po 400 koła. Robimy po 400 koła. Co bez tego forsetu nad KT? Teraz, jak mam forset, Warrior znowu zginął. Warrior ginie, ale Warrior bardzo fajny single target robi. On tam potem nas przepraszał że, za to, że, że tak wyszło. No, ten, jeśli chodzi o właśnie bez Uretri, bez tego forsetu, to. Żeby przebić te barierę 300-400k, to no, musiałby być bardzo duże pole. Kiedy mam forseta, to to już jest nagminnie na każdej paczce praktycznie. Dobra. Gluciki zabite, tu jeden z zbolsterowany biegnie. O i tutaj na przykład pamiętam, że tam potem jak na dół zeszliśmy, to tank pulnął tak bardzo dużo, bardzo to było zdziwiony. Bardzo zdziwiony byłem, że tak dużo pulnął. Jak na razie idzie sprawnie. Frontala nigdy nie dostaję, bo na takim poziomie klucza to już się one dostaje. dostaję. Tutaj znowu odpałki. Głównej sumy sumie nie mamy, odpaliliśmy tylko te... ...tylko Wake of Ashes. Powiedzmy taki mini cooldown. Warrior znowu zginął od plamy, także like Warrior... Warer dużo ginie. Warer napisał OMG teraz na, na czacie. Tak. O, wyłączył mi się coś. No, muszę popracować nad techniką, nad rzeczami technicznymi. Tutaj druid się wywalił. O i teraz, ten, z tego co pamiętam, teraz w tym momencie... Ten Def Knight zrobił coś dziwnego. A zobaczcie. Mamy tę paczkę, nie? Bijemy go, bijemy. Ona cały czas sobie nakłada te... Te tarcze, więc nie możemy ją zbić. I on zaraz, z tego co pamiętam, pójdzie i weźmie kolejną paczkę. Tak. Ze dużą paczką zbolsterowaną leci do kolejnej paczki, która jeszcze bardziej się zbolsteruje i mamy dwie paczki. Było to dla mnie co najmniej dziwne. Bardzo się szokowałem, że coś takiego się stało. Ale. No, sami zobaczycie, że udało się. Udało się to zrobić. Odpaliliśmy się. Jest OK. Feral dopiero teraz dobiegł. Dobra, no udało się, nie? Zbolsterowany na 3 są Dużo Także tam kejtuje bardzo ładnie Mimo, że z bludem to i tak musi kejtować, nie? Dobra, no i co? I mamy pierwszego bossa Drugiego bossa, sorry Drugiego bossa, czyli tak naprawdę będziemy w, w kierunku kości, nie? Wstawać się. Także lecimy, Odpałk nie mamy jeszcze Jest szarża Teptamy co możemy, w hand of freedom Dobra, odpałki mamy teraz Odpalę się? Odpalę się Let's go Zobaczymy, czy podgonimy tego Warriora. Ale chyba nie, bo Warrior to ma bardzo dobry single target teraz. Z, tą, z tym forsetem nowym, nie? Podobno bardzo, bardzo, bardzo dobrze działa na, w, na, ten, na single targetowe walki. No tutaj już nas, nasz błąd. Źle się ustawiliśmy. Sharza poszła gdzieś tam w, do środka, nie do ściany. Trzeba było trochę pobiegać. No, tutaj Warer zdecydowanie pokazuje dominację swoją. Dobra, latamy, biegamy, deptamy, wszystko jest ok. End of Freedom, Entangling, który nie do końca jest potrzebny, nawet nie w sumie, może straty global, global Cooldownu, tak potem sobie pomyślałem, ale jak na razie używałem. Czułem się przydatny, to na pewno. Na pewno mi to dało, dawało taką fajną satysfakcję z tego, że, że przydatny się czuję, nie? Sarza, tutaj trzeba pamiętać, że on robi. Szarza frontal, szarża frontal, więc jeżeli ktoś stoi przed bosem i czeka na szarze, Na przykład jeśli tank źle go ustawi, nie? Do, że jakby twarzą do, do ściany i ludzie stoją na, na, ten, na ścianie To jest spoko Czemu mi wyłącza z nagrania? Dobra, no na razie pierwsze nagranie to będziemy tak robić, potem ogarniemy o co chodzi Jak na razie to widzę, że co jakiś czas mi po prostu wyłącza ekran Tak aby przestał widzieć, że, że w ogóle nagranie jest O dobra, i teraz mamy taką fajną paczkę dużą Podpalamy, a nie mam pałek jeszcze. Dobra, za 10 sekund dopiero. 10 sekund. Pałki tutaj z tego, tego żmija całego, który się wydobywa z, wydostaje. Bludowy, kunowy żmij, Jego trzeba przerywać. To bardzo dużo bije jak nie jest przerywany dobrze. Warrior robi naprawdę solidne depsy. Solidne depsy, tylko że się wywala, nie cały czas. A jak, jak wiadomo, martwy Deps to, to słaby Deps. I mało Depsu robi, bo się wywala, nie? Ale to, że dobrze klika, to już inna sprawa. Dobra, i tutaj musimy sobie przerywać. Nie wiem do końca, czy co robią te totemy, te, takie fioletowe. Raz chyba wszedłem, to chyba dałem mi Stuna czy coś takiego, ale to jest tak łatwo ominąć. Myślałem, że je trzeba zbijać bo coś. Ale nie. Dobra, mamy trzeciego Bossa. Mamy trzeciego bossa, lecimy. Warrior znowu, kurde, się odpalił mocno. Dobra, z tym, z tym się podchodzi do grzybków zielonych. No tu było bardzo blisko, żebym dostał jeszcze z tego te kulki. Na forty pewnie by mnie nie zabiła, ale bardzo dużo demage'u by mi zrobiła. A tutaj mój błąd powinienem był pójść do tych zielonych grzybów. No, trochę jest, trochę jest taka patola, chodzi o obieganie, unikanie tego wszystkiego. Tutaj ładnie sobie stoję. Później już po tym nagraniu dowiedziałem się też, że czym dalej się stoi. O, razem tutaj naszego druida, Czym dalej się stoi, tym dłużej jakby ten pocisk podziemny leci do od Bossa i można faktycznie wyjść z tego i nie dostać damage'u Dopiero teraz to wiem. Co nagrania mnie. No to jednak są mimo wszystko świeże dungeony jeszcze. Wielu rzeczy nie będziemy wiedzieć. Tutaj widzicie, no ja cały czas stoję w range'u nie? Co jest OK. Nie ginę, nie? Ale na kale już nie polecam, nie polecam. Polecam, e, chciałem powiedzieć, avoidować damage, no unikać jak najwięcej damage'u jesteście w stanie, żeby wasz healer po prostu był w stanie e, nie, nie stracić się tak z że może tak powiem, ewentualnie e, gdy jest w stanie wtedy po prostu zacząć robić damage, nie? Co też wam pomoże, czyli czym więcej ja. Uniknię tego że tym lepiej. Znowu Warrior zginął. Felal też zginął, także oni trochę, trochę tutaj umierają. Trochę im się umiera. Felal czeka na resa. Warrior pobieg. Warrior zdenerwowany is... jest chyba. Outrange, dobra. No, moja aura do pokazuje outrange, więc po prostu trzeba wejść z tego. To temu nic się z nim nie dzieje. I teraz mamy piękną paczkę, a ja mam wszystkie cooldowny. Zobaczymy, ile tutaj mi się udało natrzaskać. Zobaczymy. No 450, prawie 500, kurde Chyba poty spaliłem, co? Nie, bez poty No, no to chciałbym zobaczyć ile teraz z forsetem. I z lepszymi trinkami Co prawda tutaj mam trinkety bardziej na burst Teraz aktualnie mam bardziej trinkety na stały damage Ale ten stały damage jest dużo lepszy I na burstie nawet jest więcej, więc Musiałbym zobaczyć, a jakbym miał jakiś trinket typu, nie wiem, i Iridius fragment czy coś takiego to już w ogóle się aby była, pewnie z 600, 700 km by się robiło. za na 3 minuty. Warrior znowu zginął. <coughs> Oj, zobaczcie, tutaj jest tak naprawdę największa zmora w ogóle tego dungeonu. Bo no, od tych dużych, nie? Tu trzeba tego przerywać. Od tych dużych, od tego dużego. On nie dość, że ma frontala, to jeszcze przyzywa te macki. I te macki działają po prostu w ten sposób, że one robią takiego konslasa przed siebie, tylko frontala. Tylko nie do końca wiadomo, w którą stronę są obrócone, nie? Ale <śmany> możecie po prostu pomyśleć sobie o tym. O znowu umarł. <śmany> już, już potem, jak go zabili. Are Sirius serious? After night. No, już zabiliśmy MOBA, ale mechanika dalej poszła, nie? I go zabija Maces. Maces, a potem Miski zapytałem właśnie, jak to było Maces? Tentacles. Tentacles. No i zobaczcie, teraz jest syf strasznie duży, bo nieduże dwa Moby. Tu trzeba przerywać. Dwa Moby jeszcze mają Frotala. To jeszcze jest. Jeszcze są co jakiś czas, właśnie te macki pojawiają się, yy, i to nie jest łatwe do uniknięcia. Ale jedyna moja rada jest taka, żeby biegać w kółko po prostu. Jak się pojawią, w zasadzie patrzę na frontala, a jak się. Po, za plecy, nie? Ale jak się pojawią macki, to po prostu przejść trochę na bok. I tyle, i to wystarczy. Bo one po prostu atakują, w, uderzają w to miejsce, w które, w które. w którym wystaliście, nie? Jak się pojawiły. No i tyle. Dobra, mamy ostatniego bossa. Na ostatnim bossie już mam mogę powiedzieć, że będzie zżynać, bo miałem złe ustawienia y, nagrywania. Teraz już wiem wszystko, jak to tam działa. No tak jak wiadomo, nie doświadczenie czasem przychodzi. Teraz już mam trochę tych nagrań, tych kluczy, będę je wrzucał. Fajnie jakbyście dali znać, czy, czy wam się w ogóle podoba taka wersja, taka opcja. Oglądania razem ze mną e, powtórek, taki Dendonów. Ale tutaj wiem, że, że trochę zżynało. Zaraz zobaczycie, zresztą. Że taki pokaz slide w lekki jest. O, widzicie, już tutaj coś się zaczęło robić. Tutaj Retri Paladin ma bardzo fajną taką rzecz, jeśli chodzi o, o ten dzwoneczek, na przykład, który sprawia, że ten ping leci po prostu wokoło. Y I on jest w stanie bardzo fajnie, w fajny sposób rozbijać te, te gluty, te bloby, które tu biegają. Dobre, my mamy debów. Idziemy tutaj do środka. Usuwamy dotę na, na sobie. O, i tutaj dzwoneczek poszedł. I tak mi się wydaje, że chyba za każdym razem co 5 sekund tam wylatuje nowy Judgment. Że co 5 sekund właśnie leci ten Judgment i on rozwala przy okazji te, te gluty. O, tutaj widzicie że, widzicie, że trochę zżyna. Dobra. Mamy Freedom. Jest Blood. 15. Każdy ten ad, który wychodzi, to jest chyba tak, że. Bijemy Bossa i. O, widzicie, jak Jak bijecie Bossa, to on. Co prawda, nie spada mu HP, on ma absorba całego. Ale mm, nabija mu się y, ta energia na dole. I w momencie, kiedy ta energia się nabija do 100, to chyba wychodzą dwa. Y, dwie jakby krwinki jego. Każda krwinka zabita, at, Zabiera mu fizycznie 15% HP. No widzicie, tu, tutaj Zżyna, ale ja to ogarnę na następne granie. Na no, Wyrolu mamy 120. 4K, Warrior tutaj. Warrior bardzo dobre depsy cisnął, ale umierał cały czas. Więc Warriora można wykluczyć. Feral też co jakiś czas umierał. Yy, oni chyba bardziej właśnie pod single target robili, bo oni byli bardzo fajnie pod single target zrobieni, Ja znowu bardzo podałe. No ale jest Fortynie, więc tak naprawdę wydaje mi się, że tutaj zdecydowanie powinniśmy się bawić, yy, bawić w AOE. Dobra, ludzie wyszli gdzieś tam. Chciałem, nawet pytałem, czy może by nie poszli na. Kolejny by bardzo sprawnie poszło, ale, ale nie chcieli. Dobra. I to tyle. To dziękuję bardzo Wam za, za obecność. Fajnie, gdybyście dali znać w komentarzu, czy, czy chcecie, żebym nagrywał na przykład więcej takich filmów. Jakby co, to widzimy się następnym razem. Smajcie się. Na razie.